Dziękuję. Pani Marszałek, Wysoka Izbo, proszę o odpowiedź na następujące pytania. Czy prawdą jest, że obecnie to bezrobocie, które mamy, jest kilka razy niższe niż na koniec rządów Platformy Obywatelskiej? Czy że patrząc na dane od roku 2010, w najgorszym roku rządów Prawa i Sprawiedliwości ogłosiło upadłość i tak mniej firm niż w najlepszym roku rządów Platformy Obywatelskiej? Czyli wychodzi na to, że najgorszy rok rządów PiS był lepszy niż najlepszy Platformy Obywatelskiej. Czy prawdą jest, że Polska wydaje większy odsetek pieniędzy na edukację niż Niemcy, Hiszpania czy Francja? Czy prawdą jest, że według OECD mamy jeden z najniższych wskaźników opodatkowania osób fizycznych? Czy prawdą jest, że w samym 2022 roku nowo zainstalowana moc OZE wyniesie więcej niż ta łącznie zainstalowana w ciągu 8 lat rządów Platformy Obywatelskiej? I czy prawdą jest to, że faktycznie jesteśmy na końcu Europy, jeżeli chodzi o jakość opozycji? Dziękuję bardzo. Bardzo proszę.